Od września w szkołach prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski w klasach pierwszych naukę rozpocznie około 390 uczniów. W gminnych placówkach ma powstać 19 oddziałów klas pierwszych. W tym roku przyjmiemy do klas pierwszych rocznik 2016. To jest formalnie, to tych dzieciaków jest 463. Formalnie rekrutacja do szkół podstawowych już się zakończyła, ale ostatecznych danych jeszcze mówić nie można, bowiem do pierwszych dni września rodzice będą podejmowali decyzję, do której szkoły zapisać dziecko. I tu warto przypomnieć, że w szkołach gminnych obowiązuje rejonizacja. W zasadzie ta rejonizacja jest takim elementem formalnym, który pozwala nam monitorować realizację obowiązku szkolnego, a dzieci mogą uczęszczać do tej szkoły, do której chcą. Analizując nabór do szkół, można zaobserwować pewną prawidłowość. Rodzice częściej wybierają duże szkoły. I tak na przykład w szkole podstawowej numer 5 na osiedlu Ogrody będą 4 klasy pierwsze. Natomiast w szkołach podstawowych numer 9 i 10 liczba uczniów będzie po około 150. Że wszyscy są zabezpieczeni, bo i ten, który jest zwalniany, a nie odchodzi na emeryturę, ani na świadczenie kompensacyjne, będzie miał pracę w innym miejscu. Ogółem od września w szkołach gminnych uczyć się będzie ponad 3200 uczniów. W stosunku do roku poprzedniego ubyło 16 oddziałów. Dane demograficzne nie są optymistyczne. Od 2019 roku liczba urodzeń spada poniżej 400. W 2022 roku urodziło się niewiele ponad 220 dzieci. A to z kolei ma przełożenie na liczbę etatów w szkołach. Od września będzie mniej o 30 nauczycieli. Nabór w tym roku nie jest zadowalający, ale oczywiście otworzymy klasy pierwszej w jednej szkole i w drugiej. No, co będzie dalej, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno te dwie szkoły wyraźnie się wyludniają. Otwarty nadal pozostaje temat wyboru dyrektora szkoły podstawowej na Gutwinie. Na ogłoszony przez gminę konkurs nie zgłosił się żaden kandydat.